Moi drodzy, witajcie bardzo serdecznie. Zaprawa, czyli wprowadzenie do tematu medytacji, którą będziemy robić w aplikacji Pogłębiarka i na naszym YouTubie i Facebooku o 21:15 w niedzielę. Na aplikacji przede wszystkim. Dzisiaj jestem na drodze Abrahama razem z chłopakami, czyli ta zaprawa i ta medytacja jest nagrana dużo wcześniej. Tutaj się spotkaliśmy z Bartkiem, jest pierwsza w nocy, mieliśmy jakieś inne robótki do zrobienia i on mi pomógł zinterpretować fragment Pisma Świętego, który będziemy medytować, ale nie chciał wystąpić w tej zaprawie, mimo że sam to wymyślił. Tak, i przypominam, że jest pierwsza w nocy, więc na swoje usprawiedliwienie. Bo powiedział o czymś takim, że ludzie wolą ciebie oglądać niż mnie. I pomyślałem, że to jest świetny motyw do tego właśnie, żebyśmy razem tu wam powiedzieli, co myślimy o tym fragmencie Pisma Świętego, żeby każdy z was nabierał takiej odwagi do takiego interpretowania Pisma Świętego, które podpowiada mu serce, bo to nie jest tak, że ktoś, kto skończył teologię, albo ktoś, kto, nie wiem, gada do kamery, wie więcej. Że ktoś, kto robi aplikację, też może o czymś pomyśleć. Każdy coś ma do powiedzenia. To, co będziemy medytować, to jest Ewangelia Świętego Łukasza, rozdział 11, wersety od 1 do 13. Posłuchajmy. Jezus modlił się w pewnym miejscu. Kiedy skończył, jeden z jego uczniów poprosił go: Panie, naucz nas się modlić, jak Jan nauczył swoich uczniów. Wtedy powiedział im: gdy się modlicie, mówcie: Ojcze, niech będzie uświęcone Twoje imię, niech przyjdzie Twoje królestwo. Chleba naszego powszedniego dawaj nam każdego dnia i odpuść nam nasze grzechy, gdyż i my darujemy każdemu, kto wobec nas zawinił. I nie dopuszczaj nas do pokusy. Potem powiedział do nich: ktoś z was, mając przyjaciela, pójdzie do niego o północy z prośbą: przyjacielu, pożycz mi 3 chleby, bo właśnie mój przyjaciel, będąc w drodze, przybył do mnie, a nie mam mu co podać. A on ze środka odpowie: nie sprawiaj mi kłopotu. Drzwi są już zamknięte, moje dzieci i ja jestem już w łóżku. Nie mogę wstać, żeby ci podać. Mówię wam, jeśli nawet nie wstanie, nie da mu dlatego, że jest jego przyjacielem, to wstanie z powodu jego natręctwa i da mu, ile potrzebuje. I ja wam powiadam, proście, a otrzymacie. Szukajcie, a znajdziecie. Pukajcie, a otworzą wam. Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje. Kto szuka, znajduje. A temu, kto puka, będzie otworzone. Czy jest wśród was taki ojciec, który, gdy go syn prosi o rybę, zamiast ryby da mu węża? Albo gdy poprosi go o jajko, czy poda mu skorpiona? Jeśli więc wy, chociaż źli jesteście, umiecie dawać dobre dary swoim dzieciom, to tym bardziej Ojciec z nieba da Ducha Świętego tym, którzy Go proszą. Moi drodzy, mamy tutaj fragment, który jest doskonale znany, czyli modlitwa Ojcze Nasz. I to jest trochę inaczej brzmi niż na co dzień, dlatego że to jest nowe tłumaczenie. Ja tutaj tylko dopowiem, że patrzyłem przez Danielowi przez ramię i to też nie jest inne, nieznane tłumaczenie, tylko Daniel czasem przykręci słowo. To prawda. Co mamy tutaj? No, ja kiedyś usłyszałem u jednego z naszych pogłębiarkowych mędrców, to był chyba ojciec Mietek, który powiedział, że mamy się modlić do Ducha Świętego i do Boga, Ojca, ale przede wszystkim, jeśli chodzi o Jezusa, to mamy Go naśladować. I po to tutaj to z Ewangelii powinniśmy to wyczytywać. I tutaj dla mnie jest to bardzo ważne, że nie tylko Jezus odpowiedział im rzeczywiście jakby słowa modlitwy, o co poprosili, ale jeszcze im powiedział, jak mają się zachowywać, jak mają wdrażać te słowa modlitwy w życie w sposób taki właśnie pełnego zaufania i mówienia o tym, żeby pukać, a będzie nam otwarte, że mamy szukać, a znajdziemy tego, czego szukamy. Więc znowu, konkretna postawa, którą powinniśmy przyjmować. Bo ciekawe bardzo jest to, że uczniowie proszą Jezusa o to, żeby ich nauczył się modlić, i wszystkie religie świata mają jakieś skodyfikowane swoje formy modlitw. Żydzi mieli, muzułmanie mają, poganie też mają, czy mieli wtedy jakieś formy modlitw. I Jezusowi ewidentnie nie chodzi o to, żeby oni wypowiadali jakąś konkretną modlitwę. I chrześcijaństwo nie polega na tym, żeby mieć żeby w jakiś konkretny sposób się modlić, nie? Różaniec, medytację, to nie o to chodzi. Ewidentnie pokazał, że chodzi o mentalność,
Mentalność taką, która jest pewna, że dostanie. Nie? Jacek Weigl, pozdrawiam Jacka, on często używa takiego przykładu, który do mnie jednak przemawia bardzo. Mówi, że moje dzieci nie pytają się mnie, czy mogą wziąć coś z lodówki. Moje tylko, też. No tylko przychodzą, otwierają i biorą, bo to jest ich. Nie? One wiedzą, że co jest taty, co jest mamy, to jest nasze. Nie? To jest nasze po prostu, to jest moje. A wydaje się, przynajmniej ja to ze swojego serca mogę powiedzieć, że mi bliższa byłaby taka postawa, zapytam się jednak, nie? I wydaje mi się, że ja nie choruję sam na tą chorobę, tylko to w nas w ogóle jest takie, że byśmy pytali, czy Panie Boże możemy, a tu jest powiedziane, ćwicz inną postawę, nie? Tak. Ćwicz bierz. Inną postawę. Bierz, tak. Miej pewność, że to jest Twoje, nie? Pukaj do drzwi, czyli Jezus mówił, nauczył ich modlitwy, a potem powiedział, ale to nie o modlitwę chodzi, nie? To chodzi o to, żebyś miał tą pewność. I co jest jeszcze takie ciekawe, co jeszcze dołożę do twojej myśli, jeśli mogę? Proszę bardzo. To Duch Święty na końcu. O ile bardziej Ojciec wasz, który chce wam dawać dobre dary, to da wam Ducha Świętego, o którego prosicie. Ja mam takie wrażenie, że jak się myśli o Duchu Świętym, to że to cały czas jest takie przekonanie, że On jest dla wybranych, niezwykłych, charyzmatycznych ludzi, namaszczonych jakoś. A ta Ewangelia mogłaby sugerować coś innego, że to jest oczywiste, że ty Go na pewno masz, jeśli tylko pragniesz, jeśli tego chcesz. Bo taki jest Bóg, nie? Więc może warto byłoby nie prosić o Ducha Świętego. Ja to często mówię, że na niektórych modlitwach to jest takie wywoływanie ducha, nie? Przyjdź Duchu Święty, przyjdź, przyjdź. A jakby na to popatrzeć, to by trzeba powiedzieć, dziękujemy, że jesteś. Tak. Dziękujemy, że jesteś, nie? I podziękuj, że jest i wsłuchaj się w twoje serce, bo jak jest, to znaczy, że już masz jakieś natchnienie. Już masz jakieś kierunki w swoim sercu. Że już ten Duch Święty cały czas podpowiada tobie, nie? I nie czekać trzeba na niezwykłość, tylko przyjąć to, że to już wszystko jest. Zwyczajnie. Że otwieraj lodówkę i bierz. Mimo, że już to potrafimy robić, bo mimo, że chociaż źli jesteście, umiecie dawać dobre dary swoim dzieciom. Więc jak my to potrafimy, to co dopiero on? No. I już w tobie działa Duch Święty. Dlatego tym bardziej was zachęcamy. Czytajcie sami Pismo Święte, sami je rozważajcie. Każdy z nas ma jakieś natchnienie, które jest prowadzone przez Ducha. Dzięki, Bartek. Daniel Dowon, beznadziejny przypadek. Jeżeli coś z tego wnieśliście, to na pewno i wy też będziecie w stanie to zrobić. Tak podsumowałeś tą zaprawę. Napiszcie, co myślicie i do zobaczenia na medytacji. 21:15 w niedzielę. Baja. Cześć.